Młoda, śliczna, utalentowana, ambitna, no czego chcieć więcej? Katarzyna Połać z nami. Cześć Kasiu. Cześć. I co ty masz teraz biedna po tylu komplementach powiedzieć, nie? O Jezu, aż chyba już się zaczerwieniło. Dobra, dobra, to nie będziemy o urodzie na razie rozmawiać, choć o tym też chcę. O. Zaczęło się od lekkoatletyki. I to bardzo wcześnie, nie? Tak, w ogóle chyba nie wiem, miałam 8 lat, jak pierwszy raz poszłam na trening do trenera Henryka Michalskiego. Fajna przygoda. Przygoda? Dzisiaj już mówisz o tym przygoda, bo kiedyś mówiłaś miłość życia. Tak. Znaczy zawsze, to zawsze zostanie w moim serduchu najważniejsze. Ale no, na razie się skupiam na siatkówce, a to co było kiedyś, no to jest tutaj. Jest tam w środku. No dobra, to bardzo a propos muszę ten cytat, bo chcę wiedzieć, czy dzisiaj byś się pod tymi słowami podpisała. Raczej to nie miłość. Powiedziałabym raczej, że to jest sympatia do siatkówki. Moją pierwszą miłością była lekkoatletyka, no i tak już zostanie do końca. Siatkówka, owszem, sprawia mi dużo przyjemności i uwielbiam ją, no ale miłość zostanie tylko jedna w moim sercu. Tak powiedziałaś w 2009 roku. Kilka lat minęło. Troszkę bardziej już tą siatkówkę lubisz? Tak, oczywiście, ale jednak lekkoatletyka zawsze zostanie. Ale ta lekkoatletyka nie była dla ciebie lekka. Nie. I nie była lekka dla twojego zdrowia, prawda? No, był taki moment, że miałam problemy z kolanami, no ale to chyba bardziej ze względu na szybki wzrost. No właśnie, ile ty masz wzrost? Różnie mówią. Raz mówią 1,88 m, raz 1,90 m, czasami nawet powiedzą 1,91 m. Także sama nie wiem do końca, ile mam wzrostu. Ale chyba już jestem mniejsza od tego skakania. Mówię, że to już się zaczyna. Ta, nie, skakania. To chyba bardziej od tego skakania cały czas, ten kręgosłup idzie. Kolana przestały za to boleć. Tak. Ale szczęście. Bardzo długo się opierałaś przed tą siatkówką. Strasznie. Ja przyznam się szczerze, że naprawdę kiedyś nie lubiłam grać w siatkówkę. Jak miałam czasami na treningach, na rozgrzewkę pograć z dziewczynami, to po prostu uciekałam. Niesamowite. Strasznie nie lubiłam, naprawdę wolałam iść, nie wiem, pobiegać, poskakać w dal, obojętnie coś innego. Niesamowite. Kto cię odkrył, kiedy, gdzie, kto cię zauważył? Odkrył mnie trener Marek Majewski. To ten, co cię dwa razy namawiał? Tak. Dużo pani wie. No powiem ci, że trzeciego razu mogłoby nie być. No i raczej chyba by nie było. Za pierwszym razem ja w ogóle nie pamiętałam tej sytuacji. Dopiero trener mi opowiedział, jak byłam, nie wiem, chyba... To co ty robiłeś, że ty nie pamiętałaś? Nie wiem. Nie, to chyba było w drugiej gimnazjum. Miałyśmy zawsze tam jakieś mecze międzyszkolne i właśnie grałam w koszykówkę. No i ponoć do mnie podszedł i powiedział, że chciałby, żebym przyszła na trening. A ja mówię, nie, dziękuję. Ponoć tak mówiłam, choć tego kompletnie nie pamiętam. No i jakoś się to ucichło i jak byłam w trzeciej gimnazjum, przyszłam do koleżanki na mecz. No i zobaczył mnie, jeszcze byłam wyższa wtedy, to już w ogóle. A akurat strasznie trener Majski uwielbiał wysokie dziewczyny. Zawsze mówił, że wzrost to jest najważniejsze. No bo to jest dar. Umiejętności, wiesz, można. Całą resztę nauczyć. Można wypracować, nie? A to jest taki dar, który rzadko która ma. Mnóstwo zbiegów okoliczności, przypadków w tym twoim życiu. Taki dosyć długawy cytat, ale ważny, więc chciałabym, żeby padł w tej naszej rozmowie. Gdyby nie rewolucja, ktoś pisał o tobie, w krajach arabskich przed kilkunastu miesiącami, nie załamałby się tamtejszy rynek zbytu słodyczy wadowickiej z kawy i firma nie obniżyłaby nakładów na drużynę. Kojarzysz już? To czytam dalej. AZS UEK. Klub nie zaproponowałby siatkarkom obniżonych kontraktów i te gremialnie nie odeszłyby ze składu. Nie trzeba byłoby szukać tańszych zawodniczek z niższych lig, a gdyby potem do sponsorowania nie włączyła się armatura, nie przyszłyby ekstraklasowe wyjadaczki, przy których niedoświadczonej dziewczynie gra się dużo pewniej. No i gdyby tak bardzo nie przeciągnęła się rehabilitacja Edyty Żenno, jej młodsza koleżanka, ty, mogłaby się nie mieć abonamentu na miejsce w podstawowej szóstce. Ale to wszystko się wydarzyło i kiedy dzisiaj spytać kogoś z Krakowskiego Środowiska Siatkarskiego o Katarzynę Połeć, odpowiedź często brzmi: nie wiem o niej za wiele, bo wcześniej o niej nie słyszałem, ale wiem, że za rok, dwa na pewno zagra w Ekstraklasie. I kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, faktycznie miałaś strasznie dużo szczęścia. Ale z drugiej strony, to trochę jest niesprawiedliwe mówić tylko o szczęściu, bo to tak jakby, wiesz, nie liczyła się twoja praca, zaangażowanie. Jak ty to odbierasz? Znaczy właśnie też ten zbieg przypadków w twoim życiu.
Znaczy ja zawsze myślałam, że naprawdę mam bardzo dużo szczęścia, jeżeli chodzi o sport, bo jak byłam w Słupsku 6 lat, to już był taki okres, gdzie chciałam zrezygnować ze sportu. I właśnie na koniec sezonu miałyśmy mecze, wtedy jeszcze byłam na studiach i akurat finały były w Krakowie. Oczywiście nie chciałam tam jechać. Bo to 12 godzin, to praktycznie żadne się nie chciało jechać, no ale mówimy, dobra, no jak trzeba, to pojedziemy, prawda? I naprawdę miałam 3 dni konia, gdzie... No, wszystko szło. Tak, wszystko szło. I później trener Klocek zadzwonił do mnie, czy jest taka możliwość, żebym u nich grała. Porozmawiałam z trenerem Majewskim. I okej, powiedziałam. Ale powiem ci, że kiedy tak cię słucham, to tak wszystko brzmi nonszalancko. A, tu się udało, a tu zadzwonił, a dobra, pojechałam, a chcecie, to będę. A to nie jest tak, że ty masz w sobie jakieś takie napięcie na karierę, żeby, wiesz, osiągnąć sukces, żeby być wielką w tym, co robisz. Czy nie masz? I to jest właśnie recepta na twój sukces, że podchodzisz do wszystkiego tak. Znaczy, ja lubię to, co robię i to naprawdę sprawia mi przyjemność. I tu nie ma żadnej nonszalancji, może... Po prostu tak mówię, ale... Ale nie, wiesz co, bo to nie jest wcale wada, bo to właśnie może fajnie, że podchodzisz do tego jak do zabawy trochę, może dzięki temu też trochę się udaje. Może z dystansem. No właśnie. Bo może po prostu to tak wszystko szybko się dzieje, że jeszcze nie jestem z tego wszystkiego po prostu ogarnąć. No właśnie. A kiedy myślisz o swojej przyszłości, o sobie za kilka lat, to widzisz siebie ciągle, wiesz, na boisku, czy myślisz sobie, nie, tak. To... Tak. Chciałabym. Chciałabym jak najdłużej. No, nie będę ci na razie jeszcze tego życzyć, bo to by oznaczało podsumowanie naszej rozmowy, a nie mam zamiaru. A, proszę pana, błagam, poskaczmy w dal, poskaczmy w dal. Tak mówiłaś? To byłaś ty. Tak, uwielbiałam skakać w dal. To było coś... Nawet nie jestem w stanie tego opisać, tego momentu odbicia się i skoku. No coś wspaniałego. No ta skoczność naprawdę. To się akurat przydaje w tym, tak, co teraz robisz. Bardzo. Nie? Bardzo szybko rosłaś. Twoi rodzice nie martwili się o ciebie, ale również myślę o wyborze twojej drogi życiowej już też. Nie mówili ci, córeczko, sport to jest trudny kawałek chleba, może spróbuj w innym kierunku. Nie. Bo masz fajny kontakt z rodzicami, nie? Bardzo. Bardzo. Nawet jak powiedziałam tacie, że chcę już zrezygnować ze sportu, to się na mnie obraził. Ojej. Tak. I później dowiedział się, że właśnie mam propozycję z Krakowa i powiedział, nie, musisz tam jechać. Nie masz innego wyjścia. Bo to tata jest też tym człowiekiem, który przed każdym meczem z tobą rozmawia. Tak. I co on ci mówi, jeśli możesz nam powiedzieć? On cię motywuje, czy... Jak wyglądają? Tak, motywuje mnie. Zawsze mówi, żebym się nie martwiła, że zawsze we mnie wierzy. No takie typowe zdania, które może tata powiedzieć swojej córce. A ty jesteś twarda? Bo wyglądasz na taką bardzo kruchą i subtelną. A z drugiej strony, no chyba sportowiec musi być twardy, nie? No jak trzeba, to jestem twarda. Bo tacie to ma. A widzisz. Masz też brata. Starszy, młodszy? Starszy, 6 lat. Opiekował się z siostrzyczką? Tak, zawsze. A też poszedł w stronę sportu? Znaczy on miał taki epizod. Grał w kosza, bo też jest bardzo wysoki. No ale inna droga została mu wybrana. Dumny jest z siebie? Bardzo. Zawsze mi to powtarza i rodzice, i brat. A co robią twoi rodzice, jeśli to nie tajemnica? Moja mama jest na ręcie. Także... Ale sportowe klimaty w twojej rodzinie to już tradycja, czy jesteś... Znaczy mama kiedyś grała w liceum w siatkówkę. A widzisz. Tata nigdy nie uprawiał żadnego chyba sportu, z tego co wiem. No i brat grał w koszykówkę. Bardzo często zwraca się uwagę na twoją urodę. Naprawdę? Tak. Nie, ale naprawdę, nawet w artykułach na twój temat. A to ja nawet nie wiedziałam. No nie, kokietuj, naprawdę. Nie, naprawdę. Że jesteś śliczna, że taka, wiesz, wyjątkowa, że taka rzucająca się w oczy. O Jezu. No to dobra, ty teraz już to wiesz, to cię krępuje, czy cię schlebia? Krępuje. No co to fajne jest. No, ale ja nawet o tym kompletnie nie wiedziałam. No ja z reguły nie czytam artykułów. Rzeczywiście jesteś młodą dziewczyną, która też żyje jak młoda dziewczyna. No, nie oszukujmy się. Domyślam się, że lubisz się bawić, szaleć i...
no i funkcjonować jak każda dziewczyna w twoim wieku. Znaczy, no jak jest na to czas, to zawsze z miłą chęcią spotkam się ze znajomymi, z przyjaciółmi, także... No właśnie, czas. To jest słowo klucz w całym tym problemie. Powiedz mi, z jakimi wyrzeczeniami wiąże się twoja droga życiowa? To, że jesteś kobietą sportowcem na profesjonalnym już bardzo wysokim poziomie. Jak wygląda twój dzień? Ile razy w tygodniu trenujesz? Jak wygląda mój dzień? Rano wstaję. Jem rano śniadanie. Bardzo? No tak, czasami 7:30, 8:00, to zależy od tego, o której jest rano trening. Dostaję, jem śniadanie, idę na trening, wracam, chwila odpoczynku, obiad, spanie. Później na trening, wracam z treningu, kolacja i spanie. A dieta? Trzymasz się jakiejś specjalnej diety? To jest znaczy, wymagane? Staram się jeść zdrowo. Owszem, od czasu do czasu można zjeść jakąś pizzę, no to jest normalne, tak? Także od czasu do czasu dziś, jak spotykamy się z koleżankami z drużyny, no to zazwyczaj pizza albo sałatka. Ze wskazaniem na pizzę. Tak. No, rozumiem, rozumiem. A serce Kasi Pałeć jest zajęte? Nie. A jak już się zdarzy taka miłość, co to uskrzydli i nie będzie tylko miłością do siatkówki? To myślałaś na przykład, nie wiem, o macierzyństwie, o chęci bycia matką? Czy myślisz głównie o karierze, a macierzyństwo, jeśli się zdarzy, to może kiedyś, może potem? Czy no na pewno gdzieś to tak w głowie czasami przychodzi taka myśl, ale no, na razie nie ma mężczyzny, więc nie myślę o takich rzeczach. Na razie, dobrze to ujęłaś, wiesz? Jak się trafi, to wtedy pomyślę, ale to będzie długa droga. W plan B na życie. Pedagogika. Jeszcze nie wykluczasz, że zajmiesz się tym w przyszłości? Nie. Może przyjdzie taki moment, że... Bo aktualnie przerwałam studia. Także... Wzięłaś dziekankę, rozumiem, tak. Żeby nie zaniedbać treningów. Tak. No i zobaczymy. Jeżeli wrócę, to na pewno będę chciała to kontynuować. Słuchaj, można to połączyć, można uczyć wychowania fizycznego, nie? Pewnie. Na przykład. Zawsze. Przeprowadzka do Krakowa. Czy to dla młodziutkiej dziewczyny była taka jedna z trudniejszych chwil w życiu? No to był taki delikatny szok, bo jednak przyjechałam z takiej małej mieścinki i do takiego dużego miasta, to naprawdę na początku nie wiedziałam gdzie, co, jak, kiedy. Ale fajnie, bo miałam dwie koleżanki, z którymi mieszkałam, także one mi tam w jakiś sposób pomagały i trzymałyśmy się razem, więc na pewno byłoby mi też łatwiej, razie, nie? Pewnie. No, ale drugi sezon już było lepiej, bo już ogarnęłam wszystko, co się dzieje w Krakowie, także nie było już z tym większego problemu. A pierwsze mecze w pierwszej lidze? Stres? Straszny. I dokładnie pamiętam ten mecz pierwszy, jak grałyśmy właśnie w Warszawie. Masakra, można tak powiedzieć. A trema na ciebie działa mobilizująco, czy cię sparaliżowała? Można powiedzieć, że trochę sparaliżowała. To jest ważne, o czym mówisz, bo chcę ci też zadać takie pytanie. Czy miałaś kompleksy? Ty dziewczyna właśnie, z małej miejscowości. A wiem, o czym mówię, bo ja też jestem z małej miejscowości. Wiem, jakie się wszystko wydaje większe i takie poważniejsze, niż być może jest w rzeczywistości. Musiałaś z tym walczyć, gdzieś przekonywać siebie, mówić do siebie, Kasiu, jesteś fajna, dasz radę, kurczę, ktoś cię zauważył. Musisz być coś warta w takim razie. Znaczy miałam akurat fajne koleżanki w drużynie, które zawsze tam powiedziały jakieś dobre słowo, żebym się nie martwiła, że przyszłam z drugiej ligi, gdzie to naprawdę doświadczone dziewczyny były, które grały w ekstraklasie. Tak. I zawsze powiedziały jakieś tam dobre słowo, i żebym się nie martwiła, że każdy popełnia błędy, a ja mam do tego prawo, więc z dnia na dzień było coraz lepiej, z meczu na mecz też. Bo jest taki najbardziej emocjonujący, taki najbardziej wzruszający, podniosły moment w twojej niedługiej, ale jednak karierze sportowej. No to na pewno był ten moment, kiedy dostałam powołanie do kadry. To chyba bardziej było szokujące. Jak dostałam wiadomość, że mam jechać na zgrupowanie, gdzie miałam sezon akurat wtedy drugi w Krakowie, gdzie bardzo mało grałam. Aha. I nagle ktoś mi mówi, Kasia, jedziesz na zgrupowanie kadry, a ja... Ja? Jak to? Skąd? Kto w ogóle mnie widział, nie? Ale pojechałam, bardzo fajnie przeżyłam ten moment.
bycia tam. Dużo się nauczyłam, dużo stamtąd wyniosłam. No i później pojechałam do Bydgoszczy grać. Pograłam i dostałam drugie powołanie do kadry A. Także to jeszcze większy był dla mnie szok. Ale naprawdę bardzo fajna przygoda i chciałabym, żeby każda siatkarka miała chociaż ten jeden moment, żeby tam się znaleźć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Te emocje, ten nawet stres, ta adrenalina. To jest naprawdę super przeżycie. I ten orzełek, co? Tak, i pierwszy hymn. Niesamowita sprawa. Naprawdę łezka się kręci aż nawet teraz. Nawet jak cię słucham, to mi się lekko zaczyna kręcić. Wyobrażam sobie, jakie to muszą być emocje. Jesteś patriotką? Jestem, pewnie. Czym jest patriotyzm? To jest strasznie trudne do zdefiniowania. Oj, strasznie. Zwłaszcza gdzieś dla młodych ludzi, bo my nie mieliśmy okazji sprawdzić się w boju, wiesz, udowodnić sami sobie, że jesteśmy patriotami, że jak trzeba będzie, to zawalczymy o własną krwią, nie? O Polskę. Jeżeli chodzi o boisko, to nie wiem, wystarczy, że zobaczy się orzełka i już się wie, że dla siebie się gra i dla niego. Tak. No to naprawdę, to jest nie do opisania ten moment, kiedy się wygrywa i ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Nie chowajcie piasku do głowy. Kto to powiedział i kiedy? Właśnie, podobno zawsze jak słyszysz ten cytat, to tak reagujesz. W ogóle nie wiem, o co chodzi, więc opowiadam. To jest zabawny. Ja akurat wtedy jeszcze nie grałam z dziewczynami, bo to akurat było w Słupsku. To jedynie słyszałam z opowiadań, jak koleżanki z drużyny mi opowiadały właśnie tą sytuację, kiedy trener był bardzo zdenerwowany i właśnie powiedział to, co pani przed chwilą przeczytała. Także do tej pory, jak wspominamy właśnie ten moment, to każda ma tą samą reakcję, co ja przed chwilą. O czym marzysz? No na pewno własna rodzina. To jest takie moje małe marzenie. A kto jest twoim autorytetem, idolem? Niekoniecznie sportowym, bo w ogóle życiowym. Rodzice. Tak, jestem z nimi tak bardzo związana, że zawsze dla mnie najważniejsze jest ich zdanie. No oni są po prostu dla mnie najważniejsi. Powiem ci szczerze, że wcale mnie nie zaskoczyłaś tą odpowiedzią, to fajna odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz to oglądają i są jeszcze bardziej dumni. No na pewno. Bo są dumni, co? Bardzo. Mówią, Kaśka, tak, trzymaj tak dalej. Tak, i bardzo się właśnie denerwują czasami, jak przegrywamy mecze. Zawsze muszę po meczu zadzwonić, opowiedzieć, wytłumaczyć oczywiście, bo no, tata nigdy nie grał w siatkówkę. Mama miała tam jakiś epizod, więc musiałam ich wprowadzić. Troszkę więcej kuma. Tak, od strony tej kuchni, można powiedzieć. Jak się mobilizujesz, kiedy nie chce ci się iść na trening? Bo musisz mieć takie dni, wszyscy mamy takie dni. No to jest normalne, to chyba każdy tak ma. Co sobie mówisz? No, że muszę, nie mam wyjścia, to moja praca. A miałaś taki poważny kryzys, kiedy myślałaś sobie, to nie ma sensu, ja nie chcę tego robić? Nie. Nigdy ci się nie zdarzył? I oby się nie zdarzył, tfu, tfu. Nie, raczej nie. Co robisz, kiedy nie grasz? Spędzam czas z przyjaciółmi, z rodziną. Albo odpoczywam w domu. W końcu, nie? Tak. Kolejny cytat. Niech sobie kpią z przesądów, ale ja nie wyjdę na mecz bez bransoletki zrobionej przez koleżankę z drużyny. No, ja po prostu muszę znać historię tej bransoletki. Miałam koleżankę właśnie w Krakowie w drużynie, która robiła własnoręcznie takie bransoletki. Któregoś dnia przyszła do mnie i mówi, chodź Kasia, zrobimy tobie jakąś fajną bransoletkę. No jak ją zobaczyłam, jak ją założyłam, to mówię, o nie, ona musi być moja i ona musi być na każdym meczu. Ale to oznacza, że wierzysz w jakąś magię, znaczy może nie oznacza, że stawiasz sobie tarota przed każdym meczem, ale że być może te takie nienamacalne elementy są dla ciebie ważne. Są bardzo ważne, nawet buty, w których gram, fryzura, jaką mam, powoduje, że lepiej się czuję. Jestem tak jakby, nie wiem, można to nazwać bezpieczna.
wiem, że lepiej mi pójdzie dzisiaj na przykład w tych butach, a nie w innych. No widzisz. Od ciebie emanuje takie ciepło, radość życia. Nie wiem, czy to wynika z młodości, ale wydaje mi się raczej, że tak z takiego usposobienia. Dużo się uśmiecham, więc może to jest powodem. Bardziej jestem pozytywną osobą, nie załamuję się, nie dołuję się. Owszem, są czasami takie dni, to jest normalne. Ale staram się, jak jestem wśród ludzi, no być taką pozytywną osobą, zawsze się uśmiechać i nie pokazywać, że jest coś źle. Wiesz co, małe dziewczynki bardzo często pytane o to, kim zostaną, jak będą duże, odpowiadają księżniczką, aktorką, piosenkarką. Co odpowiadałaś? Raczej odpowiadałam, że chciałabym polecieć w kosmos. Tak, to mi do ciebie pasuje. Wiesz, im dłużej się znamy, tym bardziej mi to pasuje do ciebie. Naprawdę, ale zawsze to mówiłam rodzicom, że strasznie bym chciała polecieć w kosmos. Nie wiem dlaczego. To ja ci życzę takiego kosmicznego lotu. Nie tylko w sensie dosłownym, ale metaforycznym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.